Hej, 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 witam się z wami bardzo serdecznie, z tej strony Jankes, a to jest oczywiście Watch Dogs 2. Witam was po raz kolejny w tym wspaniałym odcinku, wspaniałej serii, której nienawidzę. Naprawdę mi się to nie podoba, ale cóż, to skończymy ją i dodatki może kiedy indziej się zrobi. Tak czy inaczej, mamy operację główną, cała władza w naszych rękach, bądź Made in China. Mamy do zrobienia. Ja bym zrobił chyba Made in China w tym momencie. Nie wiem, jak jest to kanonicznie. Dali nam dwie misje obok siebie. Główne do zrobienia, więc zrobimy tą Made in China. China. VR tu mają. Przepraszam, nie wiedziałem, ej. I tak nie szanuję. Co to Far Cry Blood Dragon? O, Blood Dragon mają. Kurka, ale fajny easter egg. Gram w Blood Dragon. Bardzo fajna. Polecam. Dobra. Czyli naszym rozmówcą jest Ray. Ray. What's up, Ray? Ray. Teraz Gwiezdnych Wojen. It's code, but the comments are in Chinese. Aw, tell me the Chinese didn't hack the satellite backbone already? Not the satellite. The submarine cables connecting China and the U.S. That's not even the interesting drop your pants part. Bloom's been monitoring the hack. Joshua says the hackers are stealing data and using it to make a mint on the New York Stock Exchange. The hackers turned inside a trader, so it's not the first time this happened. Yeah, we'll get this. The program the hackers are using? Drum roll, Josh, please. Pattern recognition software. Sure as shit looks like bellwether to me. And Bloom knows? So why are they sitting on it? Well, that's why we're talking. We have nothing solid to go on, except our Chinese hackers use their access to pre-clear a cargo ship landing in San Francisco. Their shipping containers just arrived at the port. I'll check it out. A ten dalej na bębnach sobie. Że tak powiem, dobra, wojna robotów, nowa operacja. No to ciśniemy na sobie na most, tam gdzie nas wysyłają. Halo. Cyk, tak, obyć się. Ale patrzcie, na jego dłonie są białe. To znaczy, że pracuje dłońmi, a to znaczy, że staje się biały. O nie, to było nieważne. Gdzie nas wysyłają? W sumie, aha, tutaj. To jedziemy. Trochę smutno bez muzyczki, ale no cóż, nic nie poradzę. Dosyć sporo dzisiaj ruch, nie? Ale dobrze, to już pomału kończymy tego Watch Dogsa z głównego wątku. Właściwie te dodatki to są dalsze jakieś misje, które szczerze to... Nie czuję jakiejś potrzeby takiej perfidnie fabularnej. Z tego co bym powiedział, to ma ten Watch Dogs, nie ma zbytnio fabuły. Jak i tako. Jest w ogóle nieintuicyjna. Jakaś taka słaba. 426. Oh, seriously? You testing my geek fu? A bit, yeah. It starts with SIBU 707. Okay, I see it, but I got other containers in the way. Gonna have to find a way to unblock it. Znalazłem. This is scary as fuck. Imagine what happens if Bloom takes CTOS global. Countries without any regulations, countries where the government will actively use it against their people. It would be catastrophic. A nightmare scenario, and it's probably already in progress.
So how do we even begin to stop it? We keep hitting their corporate allies. Expose the risks, the abuse. We're not fighting against Bloom itself. That's a losing battle. We've got to wreck its image and destroy its brand. No to szybko poszło. Jesus Christ. Calm down, calm the fuck down. Riddle me this. Who around here is Chinese and deals in human trafficking? Anti-shoe boys for sure. Yeah. Well, it's some high-end human smuggling like I ain't never seen before. His container is nicer than my last apartment. I'm sending you a picture. Got it. Who is he and why does he have a bloody nose? Noodle Translate isn't his friend. Yeah, he's not your run-of-the-mill cargo, either. Not sure what I can do with it. Let's see if he can match his face online. My guess? He's got an education if they went to all this trouble. Right. I'll start with Chinese schools and get back to you if I find something. Okay. Oh, and by the way, welcome to America. No, dobra. Opuścić. Marcus, I found your guy. What you got? Graduate of Shanghai Jiao Tong University. He's got a double master's in statistics and business. He's a quant. They definitely need him to number crunch that stock market data, which means the Auntie Shoe Boys are in the business of insider trading. I have a contact in Chinatown who's connected with the Auntie Shoe Boys. I'm sending you his coordinates. Maybe he can help you get answers. Chinatown, tak? No spotkać się, no to lecimy dalej, też jedziemy. A jest muzyczka, tylko strasznie cicho. No że tego YouTube nie wychwyci. Dobra, w międzyczasie, no coś z Chinami są powiązani, nie? Hakerzy i takie tam. Mam nadzieję, że trochę nie za głośno, ale postęp nie mówię. No, więc tak o. Teraz wojna z Chinami, oczywiście. Ameryka nienawidzi Chin, tak jak teraz Donald Trump ich banuje. To tutaj też oczywiście Chiny musiały być, chociaż Ubisoft, czy Ubisoft to jest francuska firma, albo Kanad, nie, francuska, więc śmiesznie, że coś takiego dali. Trochę śmiesznie, że wiele rzeczy dzieje się w Ameryce. Obcy przylatują do Ameryki, praktycznie niemalże większość gier, które się dzieje w współczesności, się dzieje w Ameryce, nie? Hey, you know this guy? Ceylon Hoya Puk Gai Omong. Yeah, you're just full of attitude, aren't you? Look, I know the Auntie Shoe Boys are bringing them in. I'm trying to find out why. No, I don't fucking know him. We don't all know each other. Satara said you could help me out. Give me something here. Why didn't you say so? Auntie Shoe has an office and an import-export company on Gold Street. They keep records there. But you tell Satara this makes us even. Yeah. Thanks. O nie, na teren prywatny będziemy wchodzić. Heads up. I'm checking up on a lead in Chinatown. I think it's an Auntie Shoe safe house or something. I'll let you know if I find anything. Okay. Keep an eye out for anything we can use related to the stock market hack. Hello.
Okej, to byliby chyba wszyscy. W takim razie jakoś tak, powiedzmy, grzecznie. Można tam, nie wiem, górą sobie wejść? Nie mogę. Jakoś ich może okrążyć, bo jest tam ich trochę więcej na pewno. Okej. Tego się nie spodziewałem. Czy jakoś to mi to da jakiś lepszy dostęp? Nie, nie da mi żadnego dostępu. Jedynie, żeby się jakoś ukryć. Dobra. Ale zdobyte. Zdobyte? Nie wiem, czy zdobyte. Ale chyba ta. Ale ją powalili. A, bo tu jest policjant? Jo. Okej, oni są zajęci, więc ja tu sobie wejdę. Dwóch naraz. No ładnie. Kurka, ale przesadziłem.
Dobra. Szybko. Jakoś się kulka, chłopie, nie śpieszysz. Z tym. Now this is promising. Let's see what you're hiding. Got anything good? Documents. You read Chinese? Nah, but I do read maps and diagrams. Maps and diagrams of what? Looks like a floating server farm. Computer nodes, generators. They're in international waters somewhere near the China-US cable. The Pacific Fleet's been chasing boats and submarines away from that thing for years. But that's a lot of wet to cover. Not when they also feed you coordinates. Thank you, Auntie Shoe Boys. Great. Now get out of there. No i trzeba było tak na szybko zrobić. A, oni już wstają sobie. Nawet nie wiedzą, co ich tam trafiło. Co? Stan. Hack the barge. Get an inside peek and maybe find out why Bloom is letting someone use Bellwether on the stock market. Only problem is, it's out of range. Okay. The barge won't be linked to CTOS and she'll use Chinese protocols. But I've got a fix for you. Easy peasy. I'll patch you in on my side. Just get your phone to a clear location. I'm sending you coordinates to a lighthouse in Marin. Make sure you look around. The view's spectacular, hacker. Okej. Okay. Pokaż na mapie. Aż tutaj ta. Wow, to niezłą podróż mamy. Czy jest to? Nie, jeszcze. Jeszcze trochę w takim razie. Punkty badań. No dobra, to może nie wiem, chyba stąd najlepszą będzie szybką podróż wziąć. I mamy już auto. Mieliśmy auto. Tam jest auto. No i pieniążki ktoś tam zostawił. To ja sobie nie wezmę sobie. Dobra, w takim razie lecimy sobie. Ale drift ładny. Copy that. Suspect on the run. Retro, Primate's up to something. One of their goons is on a crime spree. Lenny's online claiming it's our guy. She can't throw dirt at us like that. You could try stopping the spree and earn us some rounding points. Już się zagapiłem. Nie chcę umieścić wezwaną wsparcie? Czemu? O co im chodzi? Ja nic nie robię. Ja do niczego nie jestem zmuszany tutaj. Niech sobie radzi sam. Wow, ale... mnie zarzuca!
Kurde. Ten samochód jest za szybki na takie manewry. Okej. Trzeba się jakoś tam na górę dostać. O, pieseł! Pogłasz pieseła. I to husky! Dobry pieseł. No i punkty tam zbyły. Się świecą. Okay, I made it and I'm good to go. Hey, Ray, no lie about the view. I do not lie, my friend. You two play nice. You ready, Ray? Yep. Protocols are ready. No, let's find him. We're gonna see what's up with that barge. Co to za CMDK? Znowu hakujemy świat. Wykryj to włamanie. Gdzie teraz? What's the plan? If I read the blueprints right, and I know I did, it's got cameras that I can hack. I'm going for an inside peek. And then what? Hijack the shit out of it. As soon as I figure out how. That's crazy. I love it. I want their main server, and that means bringing it closer to us. I'm going inside. No, to tu. Keep us in suspense. What do you see? Damn, they're not fucking around here. I see a lot of top-end hardware. I also see an admin terminal, but I'll need to snoop around and find some login credentials. No bo czekam admina. Chyba jednak nie. Hey, now, someone here likes toys. Josh toys or Zatara toys? The kind that needs batteries. The kind I can control remotely. Now you're just playing. Chyba on tu wiele nie zrobi. Okay. I think I found the password. You read Chinese. It's a numerical sequence. Can't hurt to try. Tam coś wyżej, tak? No dobra, to czyli chyba. Teraz potrzebuję naszego przyjaciela. A nie, tutaj na górę. Nie! Jeju. Rany. O, krasna. Tej górą. Ojej. Nie lubię, jak ona się tak nagle zmienia, ta kamera. This is why we love people who check that little remember me box. I found a login name. Now this room looks important. I think I have what I need to access the ship's systems. Sweet. Get yourself back to the admin terminal. Gdzie to było? Any idea how you're bringing the barge in closer to shore? You should totally spoof the fuel gauges. Make them think they have a leak. Yeah, sounds good. Okay, I spiked the fuel gauges. Made them think they're low on fuel. They're coming in to gas up. Nice. We've got a boat waiting for you at the Marin docks. Oh, yeah.
Nie, to chciałem. To chciałem. Dobra, gdzie jest ta następna misja? Tutaj. Coś jeszcze było do podniesienia? Na punkt badań. No ba, a my tam nie możemy jakoś się dostać? Możemy poniekąd przez... Poprzez to, albo dobę sobie może tam po prostu pojedziemy. Jeżeli wóz jest dalej, jest dalej nasz. Więc okej. Wow, 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 i znowu wypadek. W policji. No ale dosyć ładnie odzywali pewnie w San Francisco. Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Ale jest noc. Mgła. Po raz pierwszy tu widzę mgłę. Dosyć łatwo się prowadzi, ale jak już się wpada w poślizg, chciałoby się dalej go kontynuować i żeby po prostu skręcać, żeby auto nie było nadsterowne i żeby cię nie obróciło, żeby cię podsterowne, żeby nie było, żeby cię obróciło i chcesz zmienić tor, to ten drift strasznie już ostro się kończy. Trochę smutno. No my zatem zanim zaczniemy to, no to może na dzisiaj skończymy. Także dzięki serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.